Shalom. Dzień dobry. It's a really blessing to be again. To jest prawdziwym błogosławieństwem tutaj pomiędzy wami być dzisiaj. You know, we could not travel for a couple years. Nie mogliśmy przez parę lat podróżować. And now we thank God that we can again visit Europe and specifically Poland and your place. I teraz dzięki Bogu cieszymy się, że ponownie możemy odwiedzić Europę, Polskę i to miejsce tutaj wasze. If some of you meet us for the first time, Jordi and I, we live in Israel. Jeżeli ktoś pierwszy raz nas widzi tutaj, to chcę powiedzieć, że wspólnie z Jordi mieszkamy w Izraelu. In a small town, which is called Zichron Yaakov. W maleńkim miasteczku o nazwie Zichron Yaakov. On the Mediterranean Sea. To jest nad Morzem Śródziemnym. If some of you visited Israel, it's not too far from Haifa. Jeżeli ktoś z was odwiedzał Izrael, to dla orientacji powiemy, że to nie jest daleko od Haify. We serve our Lord there. Tam właśnie służymy Panu. Work with Holocaust survivors a lot. Pracujemy pomiędzy ocalałymi z Holokaustu. Organize events and concerts for them. Organizujemy dla nich i koncerty, i różne wydarzenia. And again, I'm thanking God that I could travel again. I na nowo jestem wdzięczny Bogu, że mogę na nowo podróżować. By profession I am a pianist. Ze względu na moją profesję, zawód, jestem pianistą. Grew up in a musical family. Ja wyrastałem w muzycznej rodzinie. Both my mother and father and grandfather were musicians. Zarówno moja mama, mój tato i moi pradziadkowie byli muzykami. So they gave me no choice. Tak więc nie dali mi wyboru. But when I became a believer in God, ale kiedy ja stałem się wierzącym człowiekiem w Boga, God began to show me a different purpose for music. Pan Bóg zaczął pokazywać mi inny cel dla muzyki. You know, music is one of God's voices. Wiecie, muzyka jest jednym z głosów Boga. God speaks to people through music. Pan Bóg mówi do ludzi przez muzykę. Music allows you to connect with God, where you could feel His presence. Muzyka pozwala nam połączyć się z Bogiem i czuć Jego obecność. When we had occasions where people got healed just through playing. Byliśmy świadkami takich sytuacji, kiedy ludzie poprzez muzykę byli uzdrawiani. So I will play some music. I will share some word. Tak więc będę grał muzykę, będę się dzielił. But when I play, open your heart to the Father. Kiedy będę grał, otwierajcie swoje serca dla Pana, dla Ojca. Regardless of your walk with Him, He loves you unconditionally. Niezależnie jak chodzicie z Nim, On kocha was bezwarunkowo. And He wants to do some things in your heart. I On chce coś uczynić w waszych sercach. So I'm going to right now to the piano. Tak więc teraz idę do pianina. I jeszcze powiem, o czym będę grał. This composition I wrote many years ago. Tą kompozycję napisałem wiele lat temu. I believe that God gave it to me. Tą kompozycję dostałem od Pana. It's very special for me. To jest wyjątkowa kompozycja dla mnie. So I called it Praise Song Number 9. I nazwałem ją, zatytułowałem ją Pieśń Uwielbienia numer 9. And the reason I called it like that, powód, dla którego tak nazwałem ten utwór pod numerem 9, because it was written after Praise Song Number 8. No, że został napisany po Pieśni Uwielbienia numer 8. But it's actually called In His Presence. Ale tak naprawdę tytuł tego utworu brzmi W Jego obecności. Okay.
I'd like to play another very special composition. Chciałbym zagrać jeszcze jedną wyjątkową kompozycję. It's a composition that's really based on two notes. To jest kompozycja, utwór, który tak naprawdę bazuje na dwóch nutach tylko. These two notes right here. Na tych dwóch nutach oparty jest ten utwór. Simple. Listen again. Posłuchajcie znowu. And it's called Abba. Utwór nosi tytuł Abba. Abba in Hebrew means papa. Abba w języku hebrajskim, tatuś, tato. And it's really about the unconditional deep love of our heavenly Father. To jest wszystko na temat bezwarunkowej miłości naszego niebiańskiego Ojca. So as I play, I hope you can hear his words of love to you, into your heart. Kiedy będę grał, usłysz jego głos w swoim sercu. Thank you.
I would like to invite Jody. Can we sing a song together? We will sing a song in the Hebrew language. Zaśpiewam wspólnie z moją żoną Jody teraz pieśń w języku hebrajskim. It's and the words is like this. I will lift up my eyes to the Lord, who is my strength. Słowa tej pieśni mówił, że będę podnosił oczy moje do Pana, skąd moja siła pochodzi. I will thank him and I will worship him. Będę mu dziękował i będę go uwielbiał. Cudownie jest uwielbiać naszego Pana, Króla Królów i Pana Panów. I can't think of anything I'd rather do. To jest could you say it again? I can't think of anything I would rather do than worship the Lord. Ja nie myślę o czymkolwiek innym, jak tylko o tym, żeby uwielbiać Pana. Yeah, I would like to share something that's a little bit on my heart for you. Chciałbym podzielić się czymś, co Pan położył na serce dla was. I hope you all read this wonderful book called Esther. Ja mam nadzieję, że czytaliście wszyscy tą niezwykłą księgę, mianowicie księgę Estery. That was in the kingdom of Persia. Jewish young woman. Młoda żydowska dziewczyna, kobieta była w tym wielkim imperium perskim, w królestwie perskim. And out of many, many beautiful women,
She was chosen to be the queen. I pomiędzy wieloma pięknymi kobietami to ona została wybrana, aby być królową. And I was wondering, what was the difference about her from other women who were very beautiful? Zastanawiałem się, jakaż była różnica pomiędzy innymi pięknymi bardzo kobietami a nią. And I go to chapter 4 here of I przejdę sorry, do chapter 4, chapter 2. Przejdę do rozdziału drugiego właśnie tej księgi. And here we meet the family of Esther. Tutaj spotykamy się z rodziną Estery. In verse 5 we read this that there was a certain Jew in Shushan the castle whose name was Mordecai, you know, and he is son of this people. I czytamy tutaj, że był na zamku w Suzie pewien Żyd imieniem Mordechaj, syn tego i tego, i tam mamy wymienione. In verse 6 it says that he was carried captive from Jerusalem to Babylon. On był wzięty do niewoli z Jerozolimy, do Babilonu. And in verse 7 it says he brought up Hadassah, who is Esther, and his uncle's daughter, because she had neither father nor mother, but she was very beautiful form. I jest powiedziane tutaj, że był on opiekunem Hadasy, to jest Estery, córki swojego stryja, gdyż nie miała ona ani ojca, ani matki, a była to panna urodziwa i piękna. And what's really special here, that this lady was, this woman was an orphan, but at the very end of the verse it says that Mordecai took her for his own daughter. Ciekawa rzecz, jaka tu jest powiedziana, to, że ta piękna dziewczyna, kobieta była sierotą, ale Mordechaj wziął ją za swoją córkę. So not only this lady was uprooted from the place of her birth and lost, but she also lost her parents. Nie tylko ta kobieta była wykorzeniona ze swojej ziemi, ale także straciła swoich rodziców. But God provided a father for her. Ale Pan zatroszczył się, żeby miała ojca. And I believe that this was a very loving father. I to był bardzo kochający ojciec. We know that there was a decree of the king to gather many young women from Persia because he was going to choose a new queen. Wiemy, że wiele kobiet zostało z całej Persji zebranych, dlatego że król postanowił z pomiędzy nich wybrać królową. Esther was taken also into the palace because she was very beautiful to look on. Estera także została zabrana do pałacu, ponieważ no, miała piękny wygląd. And then they had a program of the entire year of cosmetics and different ointments. I została poddana takiemu projektowi, programowi rocznemu, kosmetycznemu, przygotowawczemu, jakkolwiek byśmy to nie nazwali, przed właśnie tym głównym punktem programu, przed wyborem króla. Can you imagine a whole year of cosmetics? Wyobraźcie sobie cały rok kosmetyki. But in verse 11 we read something really amazing. Ale w wersecie 11 czytamy coś niezwykłego. Mordecai walked every day before the court of women's house to know how Esther did and what would become of her. Zobaczcie, co tu jest napisane. A Mordechaj przechadzał się codziennie przed dziedzińcem domu kobiet, aby dowiadywać się o zdrowiu Estery i o tym, co się z nią dzieje. You see, he was the father that really cared about his daughter. Zobaczcie, to był ojciec, który naprawdę troszczył się o swoją córkę. A day would not pass where he would want to come and find out about her. Ale on codziennie chodził dowiadywać się, co u niej. This special woman received a heart of love from the father. Ta wyjątkowa kobieta jakby otrzymała to kochające serce ojca. Something that is really missing in the world today. Coś, co naprawdę jest deficytową rzeczą w tym świecie, czego brakuje w tym świecie. When the time for young women came to stand to go to the king.
Przyszedł czas, kiedy ta młoda kobieta poszła do króla. They were allowed to take whatever they wanted to make themselves more and more beautiful. I tym kobietom pozwolono wziąć cokolwiek one chciały w celu upiększenia się i przedstawienia się jak najpiękniej przed królem. But when Esther was taken to the king, ale kiedy Estera została zabrana do króla, she did not take anything with her, no gifts, she didn't take anything other than whatever was suggested to her. Ona nie wzięła niczego poza tym, co zasugerowano jej, żeby zabrała. Just a simple entrance. Takie proste wejście. But the other women could take, they could come in any way they wanted. I inne kobiety mogły przyjść przed króla w jakikolwiek sposób one chciały. They wanted to wear a crown or the most beautiful dress, no problem. Mogły wziąć piękne suknie, korony jakieś, cokolwiek na głowę, nie ma problemu. They wanted to ride on an elephant, no problem. Mogły przyjechać na słoniu, nie ma problemu. Esther just came in the way she was. A Estera poszła przed króla taka, jaką była. And it says the king loved her more than every other woman. I powiedziane jest, że król pokochał ją bardziej niż jakiekolwiek inne kobiety. And she was loved by everybody. I ona była bardziej kochana niż ktokolwiek. And so he made her the queen. I on uczynił ją królową. You see, I believe this king, if you really learn about him, I believe that he fell in love for the first time in his life. Ja myślę, że ten król tak naprawdę pierwszy raz w życiu się zakochał. Because for the first time he not only saw the outward beauty, but also the inner beauty. Bo pierwszy raz w swoim życiu on nie tylko zobaczył to zewnętrzne piękno, ale też to wewnętrzne piękno. Because she grew up in a house of the father's love. Dlatego, że Esther wyrastała w miłości ojcowskiej. She knew who she was. Ona wiedziała, kim ona jest. She knew how beautiful she was, how special she was. Ona wiedziała, jaką piękną jest, jaką wyjątkową jest. There was no need to put extras to make her beautiful. Nie było potrzeby, żeby dodatkowo czegoś upiększać, dodatków jakichś, żeby zrobić ją piękniejszą. I speak to you who are fathers today. I speak to the fathers today. Ja rozmawiałem z ojcem dzisiaj. If you have daughters, jeżeli macie córki or sons, albo synów, encourage you to tell how special they are, how beautiful they are. Mówcie, jak wyjątkowi są, jak piękni są. You see, if you treat your daughter as a flower, jak traktujecie swoje córki, swoją córkę jak kwiat, she will grow up very secure in herself. Ona będzie wyrastała w takim bezpieczeństwie, w takim samobezpieczeństwie. Today women that don't know father's love, dzisiejsze kobiety, wielu nie zna wiele kobiet miłości ojcowskiej. Try to present her beauty in an outward way. I próbuje to piękno zaprezentować w taki zewnętrzny sposób. Often even seductive way. W taki wyzywający sposób. And it's because she doesn't know who she is. Dlatego, że nie wiedzą, kim naprawdę są. And we all need father's love. My wszyscy potrzebujemy ojcowskiej miłości. But if we grew up in a home where we didn't hear father say I love you, you're special. Jeżeli wyrastamy w domu i nie słyszymy, że o ojca, który nas kocha, który mówi, że jesteśmy wyjątkowi. And there is a scripture. I jest pewne miejsce w Słowie Bożym. It's Psalm 27. To jest Psalm 27. Where it says it's verse 11 or 10 depending on translation. Which says if your mother and the father forsake you, God says, I will take care of you. Powiedziane jest, choćby ojciec i matka cię zapomnieli, ja jednak nie zapomnę, ja będę się troszczył o ciebie. So even if we grow up without love, there's someone who is willing to
give us everything we miss growing up. Nawet jeżeli wyrastamy bez Boże, bez miłości w domo, takiej domowej, to jest ktoś, kto troszczy się o nas i zaopatruje nas we wszystko, co potrzebujemy. We go back to Esther. Wróćmy do Esther. A Jewish young woman is living in a pagan palace. Ta piękna żydowska kobieta żyje, mieszka w pogańskim pałacu. We read later that Mordecai, the king and Haman made a deal to destroy the Jews. Czytamy później, że król Persji i Haman ugadali się, ugodzili się, aby zniszczyć Żydów. When the news goes out, her uncle Mordecai tears his clothes. Kiedy te wieści straszne wydostały się na zewnątrz, wujek Estery rozrywa swoje szaty. And he is very upset. Bardzo jest załamany tym. And he is trying to send a message to Esther to, that she could do something. Go to the king and plead for her people. On próbuje posyłać wieści dla Estery, przekazać jej to, żeby ona coś zrobiła z tym, żeby wstawiła się u króla w tej sprawie. But Esther is sending him the reply. She said, well, for 30 days I was not called to the king yet. I Estera odpowiada swojemu wujkowi, no ja przez 30 dni nie byłam wzywana do króla. And anybody who is called to the king, anybody who goes to the king without being called, dies. I tak tam było, że ktokolwiek pojawił się przed obliczem króla bez wezwania, umierał. And Mordecai replies to her. I Mordechaj odpowiada Esterze. And read this verse 14 of chapter 4 of Esther. Just read it in Polish. 4 rozdziału mówi tak. Bo jeśli ty w takim czasie będziesz milczeć, ratunek i ocalenie dla Żydów przyjdą skądinąd, lecz ty i dom twego ojca zginiecie. Kto zaś wie, czy godności królewskiej nie osiągnęłaś właśnie na taki czas jak obecny. What your uncle is telling her, jej wujek jej mówi, whether you go to the king or you don't, there will be... czy ty pójdziesz do króla, czy nie pójdziesz do króla, they will be saved anyway. Lud jego i tak będzie uratowany. In other words, salvation of the people does not depend on you. Innymi słowy mówiąc, zbawienie jego ludu nie zależy od ciebie. But maybe you came into this kingdom for such a time as this. Maybe this is your call and destiny. Ale być może to właśnie jest to powołanie. Może dla tego punktu w swoim życiu zostałaś królową. When it says when you came into the kingdom, powiedziane jest, jeżeli he says royal estate, but in Hebrew it says you came to the kingdom. W języku hebrajskim wyrażone jest to w ten sposób, jeżeli wejdziesz do królestwa. Which kingdom is she associates herself now? Z jakim królestwem ona była związana? She is in the palace of the pagan king. Przecież była w pogańskim pałacu pogańskiego króla. But she aligns herself with the kingdom of her God, God of Israel. Ale ona wiązała się również z królem, z Bogiem. And she institutes a fast in the palace. I zarządziła post w pałacu. Where they're used to feasting, she is doing the opposite, fasting. Kiedy inni świętowali, ona na odwrót, ona pościła. And then, after 3 days, she goes to the king. I po 3 dniach poszła do króla. And she said, I'll do it. Whether if I perish, I perish, but I'll go. I ona powiedziała, no jeśli mam zginąć, to zginę. And what we read in chapter 5, verse 1, to co czytamy w rozdziale 5, wersecie 1, it says that she puts a royal apparel and she stands in the inner court of the king's house. Powiedziane jest, trzeciego dnia ubrała się Estera w szaty królowej i stanęła na wewnętrznym dziedzińcu pałacu królewskiego. And the king's palace is likened in some ways to the tabernacle. Ten królewski pałac był w jakiś sposób podobny do tabernakulum.
Because there is an outer court and an inner court. Tam był zewnętrzny dziedziniec, wewnętrzny przedziedziniec, tak bardzo podobny jak w przybytku. And if you go into the inner court in the wrong way, you die. Jeżeli w przybytku wszedłby ktoś do tego wewnętrznego dziedzińca nie tak jak powinien, po prostu umierał. But what we read here is that in, I don't know what you say you have in Polish, because in English it says she puts on a royal robe. It's the same. Yes. Powiedziane jest tutaj, że ona ubrała na siebie szaty królowej. Well, sometimes the translator is not doing exactly what it says in the Hebrew language. Czasami to tłumaczenie na inne języki nie mówi dokładnie tego, co mówi język hebrajski. What it says in Hebrew language is that she puts on a kingdom. A język hebrajski mówi takie ciekawe wyrażenie. Nie mówi tutaj, że ubrała szaty królowej, ale ubrała królestwo na siebie. Of course she is putting royal robe, but because it says the kingdom, there is another message here. A oczywiście ona ubrała szaty królowej, ale w tym przekazie oryginału języka hebrajskiego jest tu mowa o królestwie. Ona nałożyła królestwo na she siebie. She goes in the power of the kingdom of God. Ona poszła jakoby w mocy królestwa Bożego. In the inner court of the pagan tabernacle. W tym wewnętrznym dziedzińcu pogańskiego przybytku ona poszła w mocy Bożego Królestwa. And when somebody comes in the power of the kingdom of God, everyone else must bow down to him. Jeżeli ktoś przychodzi w mocy Bożego Królestwa, to każdy musi się ugiąć przed tym. The king extends the scepter to her and she is saved. I król wyciągnął swoje berło ku niej i ona była uratowana. And from that point on, if you read the story, everything turns upside down. I od tego momentu, od tego punktu w tej historii wszystko się do góry nogami przewróciło. This Haman is building the gallows to hang Mordecai. Ten Haman zbudował wielką szubienicę, żeby powiesić Hamana. But he hangs on it. Ale on sam na niej zawisł. The job of Haman goes to Mordecai. Zajęcie, ta funkcja Hamana przeszła na Mordechaja. The house of Haman goes to Mordecai. Cały dom Hamana przeszedł na własność Mordechaja. On the day that the Jews were supposed to be killed, the enemy gets killed and Jews are saved. I ci Żydzi, którzy mieli być zamordowani, odpłacili się swoim wrogom i ich wrogowie zginęli. You see, when we walk in the presence of the kingdom. Zobaczcie, jeżeli chodzimy w obecności królestwa, filled with Father's love, wypełnieni Bożą miłością, miłością Ojca, there is no nothing that can withstand, you know, stand before us and stop us. Niczego nie ma, co by mogło stanąć naprzeciwko nas i nas zatrzymać. If God sends us to the most difficult place, Pan Bóg może posłać nas do najbardziej trudnych miejsc. Paul said in one verse, he says, put on the Christ, the Messiah. W jednym miejscu Paweł mówi, ubierzcie się, przyodziejcie się w Chrystusa. It's the same thing as put on the kingdom, because Messiah means king. To jest to samo, jakby powiedzieć, że przywdziejcie się w królestwo, dlatego że Mesjasz Chrystus jest przecież królem. How do we begin to put on kingdom? Jak możemy włożyć na siebie królestwo? It's when we connected to our Father. Przez związek, przez połączenie z naszym Ojcem i Jego miłością. Yeshua, Jesus. He is a connection. A tym połączeniem jest Yeshua, Jezus. If anybody here doesn't know Yeshua, he wants to reveal the love of the Father to you, even today. Jeżeli ktokolwiek na tym miejscu nie zna Jeszuły, nie zna Jezusa, to wiedz, że On chce objawić miłość Ojca dla ciebie. And the Father wants you to know that you are loved. A Ojciec chce, żebyś wiedział, żebyście wiedzieli, że jesteście ukochani. Unconditionally. Jesteście ukochani bezwarunkowo. It means nothing you can do to earn His love. You love because you are His child. To oznacza, że ty nie musisz niczego robić, żeby zasłużyć na Jego miłość. On cię kocha, bo jesteś Jego dzieckiem. And if you know that, then the love is being poured into your heart. Ta miłość jest ważna dla twojego serca. You see,
You cannot give what you don't have. Nie możesz dać czegoś, czego nie masz. But if you can receive the love from the Father, możesz otrzymać od Ojca miłość, then you can give it away. Tak tą miłość możesz też dawać dalej. I would right now like to I go to the piano. Teraz pójdę do pianina. And encourage you to meditate on what I just said. To meditate on what I said. Ja tak zachęcam, byście medytowali, rozmyślali nad tym, co usłyszeliście. Open your ears to the Father. Abyście otwierali swoje uszy na Ojca. He would talk to you. Abyście słyszeli, co do was mówi. Yeshua will talk to you. Yeshua mówi do was. Maybe some of you never heard a lot these words, I love you. Być może ktoś z was nie słyszał wiele w swoim życiu tego słowa kocham cię. But the Father wants you to know how much you're loved. Ale Ojciec chce, żebyś wiedział, że on cię kocha. And what I'm going to play is you know, in heavenly places there is a library. To, co teraz zagram, związane jest z czymś, co muszę wam powiedzieć, że na niebiosach, w niebiosach jest wyjątkowe miejsce. With all kinds of music. Z różnego rodzaju muzyką. I can go there and get something fresh. I ja mogę tam wejść, jak do biblioteki, jak do miejsca, do zbioru i wziąć coś nowego. Something I haven't ever played yet. Coś, co nigdy wcześniej nie grałem. But it's something that the Father wants to release today for you. Ale to jest coś, co Ojciec chce w wyjątkowy sposób uwolnić dla każdego z was tutaj. The scripture says our steps are preordained. Ordained. Pismo Święte mówi, że nasze kroki są wyznaczone. That means that if you came here right now, then God brought you here. Oznacza to, że skoro twoje kroki, nasze kroki są kierowane, to, że tutaj się znalazłeś, to Pan Bóg twoje kroki tutaj skierował. For a purpose that he wants to do something with you. Dlatego, że on ma jakiś cel, aby coś dzisiaj uczynić z tobą. He wants to release you into your true identity. On chce, byś wyzwolić cię do takiej prawdziwej tożsamości. As sons and daughters of the living God. Tożsamości syna i córki umiłowanych przez Niego. So I'm going to play these sounds. Będę teraz grał. But what if every note is a word of God to you? What would he say to you? Ale on chce coś powiedzieć do ciebie.
as Alyosha was playing, I saw the Lord escorting us. Tak jak Alyosha właśnie grał tutaj, widziałem Pana wzywającego nas. Past a huge area of harvesting. Jest wielkie żniwo. And it was like he was saying, come, look at this field here. I Pan przychodzi i mówi, zobacz na te pola tutaj. It's so ripe for harvest. To jest takie gotowe już do żniw. And then he'd walk over here and say, come, look at this field over here. It's also ripe for harvest. I Pan przychodzi tutaj i mówi, zobacz, to jest takie pole gotowe do żniwa już. It's such a beautiful picture. Taki piękny obraz widziałam. Of what the Lord is really calling us to for such a time as this. Do czego Pan Bóg nas powołuje. We are really blessed to live in Israel and reach out to the Holocaust survivors every week. I jesteśmy ubłogosławieni mieszkaniem w Izraelu i spotykaniem się z ocalałymi z Holokaustu każdego tygodnia. So many of them lost their hope in God altogether. I wielu z nich straciło w ogóle swoją nadzieję w Panu. So if we can just stir up the hope that they could have a relationship with God, let alone the Messiah. I tak staramy się wzbudzić w nich tą nadzieję w Bogu i w Mesjaszu. But I really feel like it's the Lord called us to give them a drink of water. I tak Pan chce, by podać im ten kubek wody. And to bring joy to them. Przynieść im radość. And to bring his life to them. Przynieść jego życie dla nich. Because he lives inside of us. On przecież żyje w nas. My hands are his hands. Moje dłonie są jego dłońmi. My eyes are his eyes. Moje oczy są jego oczyma. And if you have the Messiah inside of you, you also have his eyes and his hands. Jeżeli masz Mesjasza w tobie, to również masz jego oczy, jego dłonie, jego ręce. It's such a beautiful thing when you really realize that. To jest tak piękne, jeżeli zdajemy sobie z tego sprawę. We started to go in and do hand massages for the survivors. My możemy obmywać dłonie tym ocalałym. We go in with a team of people, dancers and singers, and then we massage their hands, touch them. My możemy grać dla nich, tańczyć dla nich, ująć ich dłonie. People need to be touched. Ludzie potrzebują dotknięcia. We are people, aren't we? My jesteśmy ludem jego. We all need to be touched. I my też potrzebujemy być dotknięci. Last night we went to some of the Ukrainian refugees. I byliśmy pośród ukraińskich uchodźców. And there was quite a few ladies there for the concert. I na tym koncercie było kilka kobiet. So I said, I'm a mama, I'm an Israeli mama. Ja jestem mamą, jestem izraelską mamą. I'm also a grandma. Jestem także babcią. And I said, I would like to really offer you a mama's hug if you need a mama's hug. I ja tak powiedziałam do tych kobiet, że ja chciałam przytulić was jak mama, takim matczynym uściskiem, jeżeli potrzebujecie tego. And every single woman came up weeping. I każda pojedyncza kobieta przyszła z potrzebą takiego uścisku matczynego. They needed just to be held. Oni po prostu chcieli być objęci. I couldn't speak their language. Ja nie potrafiłam mówić w ich języku. But they could understand the language of love. Ale zrozumiały one język miłości. You see, if you operate in the love of God, jeżeli współpracujesz z Bożą miłością, it's not the lowest gift. To nie jest jakiś tani dar. It's actually the highest gift. It's the greatest gift. To jest taki największy, najwspanialszy dar, jego miłość. And the world needs to experience his love. I my potrzebujemy właśnie doświadczenia jego miłości. Alyosha was just speaking about how to demonstrate it in a family. Alyosha opowiada o tym, jak ta miłość uzewnętrznia się w rodzinie. Parents to children. Rodziców do dzieci.
And children to parents. Dzieci do rodziców. And grandparents too. I dziadków do swoich wnuków. Maybe we won't read all these scriptures, but in Matthew chapter 25. Przeczytamy fragment Bożego Słowa z Mateusza 25. From verses 31 on through the end of the chapter. Od 31 wersetu do 40. You know, there's two sets of people there. Tam pokazanych jest dwa rodzaje ludzi. There were the people that were walking out the word of God. They were living it. Ludzie, którzy żyją na zewnątrz Bożego Słowa. They were feeding the poor. Czuli się biedni. They were giving drink to the thirsty. Dawali pić spragnionym. They were taking in strangers into their house. Zabierali ludzi do swoich domów. To byli ludzie, którzy żyli w Bożym Słowie, przepraszam. And Yeshua, Jesus himself said, what you've done to the least of these, you've done it to me. A Yeshua powiedział, to co zrobiliście tym najmniejszym moim braciom. And they said, the righteous said, when did we do that? A ci sprawiedliwi, którzy żyją w Bożym Słowie, tak jak tu było powiedziane, zapytali, kiedyśmy to zrobili? When did we give you a drink, Lord? Kiedy daliśmy ci pić, Panie? They were just demonstrating it, and he said, you're doing that to me. Ale po prostu Pan powiedział, wyście to mnie zrobili. And then the second group who had no clue. A był też drugi rodzaj ludzi. That the Lord was really asking them to lay down their lives and pour out for others. To był rodzaj ludzi, których Pan też pytał, prosił, żeby pomagali innym, żeby swoją miłość okazywali innym. You can read these scriptures on your own time. Możecie w waszym cichym czasie ten fragment przeczytać. But I would really like to pray together with us tonight. Ale chciałabym się pomodlić dzisiaj. I'd really like to ask the Lord to fill us up. A prosić Pana, by nas wypełnił. With his love. Jego miłością. Because if we're filled up with his love. Jeśli on nas wypełni swoją miłością. We're going to naturally want to give. My będziemy w taki naturalny sposób chcieli dawać tą and miłość. I uczynić coś takiego znaczącego w naszym życiu. The needs are everywhere. Bo potrzeby są wszędzie. Even the person behind the cash register at your local supermarket. Nawet jacyś ludzie w miejscu, gdzie mieszkacie, w supermarkecie. Maybe they just need a word of encouragement. Może potrzebują jakiegoś słowa zachęty. Just something that you could give to them. Może cokolwiek, co byś mógł im dać. So Father, we just come to you tonight. Ojcze, tak przychodzimy do Ciebie tego wieczoru. And we ask that you fill us up with your love, Lord. I prosimy Cię, byś wypełnił nas Twoją miłością. Take the disappointments and the hurts. Weź jakieś zniechęcenie z naszych serc. And heal us, Lord, of those things that really are like stones in our hearts. I uzdrawiaj nas, Ojcze, z takich rzeczy, które są jak kamienie w naszych sercach. Fill us with your Holy Spirit. Wypełnij nas Twoim Świętym Duchem. And make us vessels of your love. I uczyń nas naczyniami Twojej miłości. Lord, I lay down my life to you. Panie, ja oddaję swoje życie, kładę swoje życie Tobie. You can pray this with me. Lord, I lay down my life to you. Możemy modlić się, oddając nasze życie Panu. I ask you to fill me so that the river of God can flow out of my life. Proszę Cię, Panie, wypełnij mnie, aby przeze mnie Twoje życie, Twoja miłość wypływała. Help me to realize my identity and my calling in this life. Pomóż mi zrealizować moją tożsamość, moje powołanie w życiu. To be a vessel of your love and your honor. Aby być naczyniem Twojej miłości. Help me to move away from being shy and awkward. Pomóż mi odejść od wstydu, od jakiegoś zażenowania. Help me to overcome fear. Pomóż mi zwyciężyć strach. Of reaching out and touching others. Aby dojść do innych, aby dotknąć innych.
And I commit my hands to you. Oddaję moje ręce Tobie. I commit my heart to you. Oddaję moje serce Tobie. I commit my eyes to you. Oddaję moje oczy Tobie. That I could really operate out of your spirit and be your manifest love here on earth. Abym tak naprawdę mógł pracować w Twoim świętym duchu i manifestować Twoją miłość na zewnątrz. And Lord, on the day that you come. I w dniu, kiedy Ty przyjdziesz, Panie. I want to hear, Lord. Ja chcę słyszeć, Panie. Well done, my good and faithful servant. Chcę usłyszeć te słowa od Ciebie. Dobrze zrobione, dobrze wykonane, mój dobry i wierny sługo. Enter my kingdom. Wejdź do królestwa Pana swego. In Yeshua's name. W imieniu Jeszua. Amen. Amen. Amen.